Przed wyprawą Krzysztofa Kolumba w Ameryce funkcjonowały trzy wysoko rozwinięte cywilizacje określane mianem prekolumbijskich – Inków, Majów i Azteków. Indianie zajmowali się głównie rolnictwem oraz hodowlą zwierząt. Dysponowali rozwiniętą wiedzą matematyczną, która pozwalała im wznosić ogromne piramidy schodkowe, a populacja największych miast dochodziła do 200 tysięcy mieszkańców. Budowali kamienne drogi i wiszące mosty. Na podstawie znajomości astronomii stworzyli kalendarze, posługiwali się pismem obrazkowym, a wysoki poziom osiągnęło rzemiosło. Nie znali jednak koła ani technologii wytopu żelaza, a jako główny surowiec do wyrobu narzędzi wykorzystywano kamień. Wkrótce po odkryciu nowego kontynentu przez Kolumba Hiszpanie zorientowali się w bogactwie Indian. Potencjalne korzyści z podporządkowania sobie tych terytoriów były ogromne. Do Ameryki zaczęli docierać zubożali rycerze oraz poszukiwacze przygód, których głównym celem było zdobycie ziemi i złota. Nazywano ich konkwistadorami. Przybywali oni na czele niewielkich ekspedycji do Nowego Świata i mimo przyjaznego nastawienia tubylców rozpoczęli krwawy i brutalny podbój. Wykorzystując przewagę technologiczną, żelazne zbroje czy broń palną oraz nieznajomość przez Indian koni, a w końcu lokalne wierzenia, bez problemu pobili znacznie ich przewyższających liczebnością Indian. Najsłynniejszymi konkwistadorami byli Hernán Cortés, który podbił Imperium Azteków, oraz Francisco Pizarro, który zdobył stolicę Inków. W wyniku niezwykle brutalnych działań oraz wysokiej śmiertelności spowodowanej chorobami, które przynieśli z sobą Europejczycy, takimi jak odra i ospa, liczebność populacji np. Azteków spadła o 97%. Podobnie wyglądała sytuacja wśród innych plemion. W wyścigu o zdobycze w Nowym Świecie prym wiedli Hiszpanie i Portugalczycy. Na podbitych ziemiach zaczęli zakładać kolonie, czyli terytoria zależne, z których państwo je zakładające czerpie korzyści najczęściej kosztem zamieszkującej je ludności. Hiszpanie opanowali większość Ameryki Południowej, całą Amerykę Środkową oraz znaczną część Ameryki Północnej. Portugalczycy opanowali wybrzeża dzisiejszej Brazylii. Na kontrolowanych terytoriach organizowano plantacje, czyli ogromnych rozmiarów gospodarstwa, na których uprawiano cenione w Europie rośliny, takie jak tytoń czy trzcinę cukrową. Właścicielami plantacji byli Europejczycy. Do pracy w nich zmuszano Indian. Ci, niedożywieni i dziesiątkowani przez choroby, masowo umierali. Dlatego zaczęto szukać innych źródeł taniej siły roboczej. Stąd zaczęto sprowadzać do Ameryki silnych i odpornych na choroby mieszkańców Afryki, którzy chwytani na swoim kontynencie siłą byli przywożeni do Ameryki, gdzie zamieniano ich w niewolników. Skala tego zjawiska w Ameryce była ogromna. Odkrycie Ameryki diametralnie zmieniło obraz ówczesnego świata. Nowe szlaki handlowe spowodowały, że te znajdujące się na Morzu Śródziemnym utraciły znaczenie. Ciężar europejskiego handlu, zarówno z Nowym Światem jak Indiami, przeniósł się do portów hiszpańskich i portugalskich położonych nad Atlantykiem. Do Europy trafiły nowe rośliny, takie jak ziemniaki, pomidory, kukurydza, kakao, tytoń, bawełna czy trzcina cukrowa. Poznano także nowe zwierzęta hodowlane, czyli indyki. Kolonie amerykańskie stały się źródłem wielkiego bogactwa dla Portugalii i Hiszpanii. To do tych państw przypłynęło zrabowane Indianom złoto. To ono stało się dla Hiszpanii środkiem, który stworzył z tego państwa największą europejską potęgę tego czasu. To z powodu właśnie tych bogactw w XVI wieku do wyścigu o kolonie przyłączyła się Anglia. Odkrycie Ameryki tak znacznie wpłynęło na świat, że historycy uznali ten moment za początek nowej epoki, czyli nowożytności.